Drogowskazy. Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Szkoła na całym świecie nieustannie ewoluuje, może nie tak szybko i w takim kierunku, jak większość rodziców i uczniów by oczekiwała, ale takie czy inne zmiany następują i to jest fakt. Chodzi zarówno o program nauczania, o sposoby nauczania, o komunikację na linii nauczyciel-uczeń, o ich relacje w szkolnej klasie. Taki tradycyjny model nauczania, jaki znajdziemy w oświatowych placówkach publicznych, ma jednak wielu krytyków. W szkole publicznej, tak jak czytam w sieci, zarzuca się przede wszystkim wrzucanie uczniów do jednego worka, nieumiejętne rozwijanie ich indywidualnych talentów, to tak oczywiście w telegraficznym skrócie, bo lista tych uwag i zarzutów jest oczywiście znacznie dłuższa. Inne spojrzenie na szkołę nie jest zatem niczym nowym i tu kłania się tak zwana edukacja alternatywna. Ten model rozwija się na świecie od dobrych 100 lat, doczekał się nawet własnej literatury i też licznych badań. I dziś temu zagadnieniu poświęcimy cały program. W studiu Nicole Cieplik, pedagog, właścicielka żłobka i przedszkolka, i przedszkola. Tak. Przedszkolka, tak. Dokładnie. I przedszkola Niedźwiadkowo oraz Quality Center Education, szkoły podstawowej działającej w nurcie alternatywnym. Nicole jest też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecnie w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii dziecięcej, twórczyni i prowadząca programy wspierające międzynarodowe szkoły i przedszkola w budowaniu strategii dydaktycznych od podstaw. Czy to już wszystko, Nicole? Nie, pewnie jeszcze dałoby się coś dodać, ale myślę, że tyle wystarczy. Witaj w drogowskazach. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie po raz kolejny, minął równy rok. Bardzo się cieszę, że znowu mam okazję tutaj z tobą porozmawiać. Ja też się cieszę. Nicole, w założeniu edukacji alternatywnej szkoła ma nie tylko uczyć, ale też kształtować ludzi po prostu samodzielnych. Czy obecne szkolnictwo w Polsce to właśnie umożliwia? Czy jednak ma z tym jakiś problem? I w jaki sposób szkoła może, mogłaby kształtować u uczniów właśnie samodzielność i jak mogłabyś scharakteryzować ucznia samodzielnego? Ja bardzo dobrze pamiętam to pytanie sprzed roku, bo ono też gdzieś się już pojawiało. Troszeczkę w kontekście bardziej wychowania w domu, aniżeli tego, co się dzieje w szkole. Natomiast od początku, tak, czy szkolnictwo w Polsce umożliwia samodzielność? I tak, i nie. Umożliwia samodzielność o tyle, że dziecko musi się odnaleźć w tym, do czego zostaje wrzucone. Natomiast jeżeli samodzielność rozumiemy jako umiejętność działania samemu, samowystarczalności, no to myślę, że absolutnie nie. To jest nadal niestety nauczanie dość mocno teoretyczne, niepraktyczne. No i co za tym idzie, dzieci nie za bardzo mają możliwość wykorzystywania tego, czego się nauczą w świecie. Dziecko szkolne, czyli takie powiedzmy 8-10 lat samodzielne, to takie dziecko, które potrafi zająć się samo sobą, które potrafi przygotować prosty posiłek, które w ogóle rozumie, po co chodzi do szkoły już w tym wieku, tak? Nie dlatego, że rodzice go zawożą i odbierają o pewnych godzinach, tylko dlatego, że on tam chodzi w konkretnym celu i chce tam przede wszystkim być. To jest ta samodzielność taka najfajniejsza. Widzi w tym cel, widzi w tym radość, chce coś zrobić. Nie musi lubić wszystkiego, ale fajnie, gdyby posiadał jakiekolwiek już zainteresowanie wokół tego. To jest takie dziecko samodzielne, które naprawdę fajnie się wspiera też w procesie edukacji. To jest bardzo ciekawe, Nicole, co mówisz, bo mój syn chodzi do 4 klasy szkoły podstawowej, publicznej i jego koledzy i koleżanki często zadają takie pytanie, to mój Filip mi to mówi, po co nauka, po co my w ogóle chodzimy do szkoły? Czyli no, jakby nauczyciele nie do końca tłumaczą takie podstawy. Z tego by wynikało. Nauczyciele, po co w ogóle ale jest też szkoła? Pytanie, czy nauczyciele mają to tłumaczyć, no bo w domu dziecko też spędza jakiś czas, tak? Ja zawsze będę powtarzała, że jeżeli w domu nie ma kultu nauki, kultu pracy, w ogóle kultu rozwoju, jeżeli dziecko widzi, że rodzic się sam nie uczy, no to dlaczego on ma to robić? Tak? I też dziecku nie można jest... wszystkiego zrzucać na barki nauczycieli, tak? Dokładnie. Oni załatwią wszystkie... Nauczyciele nie wychowują. Wychowują rodzice w domu. I jeżeli dziecko w domu widzi, że nikt się nie uczy, no to ono nie ma wyobraźni przestrzennej, że rodzic jak był mały, to też chodził do szkoły, a teraz chodzi do pracy. Tylko bierze świat takim, jakim ono jest. Więc ja bym zaczęła od zmian w domu, tak? Żebym w domu istniało coś takiego jak pojęcie nauki, żeby były w ogóle książki i takie postrzeganie nauki jako sztuka dla sztuki, a nie jako przymus. Dobrze, to wróćmy do edukacji alternatywnej. Gdybyśmy mogli wymienić takie najważniejsze cechy właśnie na tej edukacji, to byłyby to? Moim zdaniem umiejętność przystosowania się do zmieniającego się świata, jako punkt pierwszy. Punkt drugi, sprawczość i decyzyjność. To są takie trzy kluczowe kwestie. Przystosowanie się do zmieniającego się świata, no w ostatnich latach możemy zaobserwować, tak, co się dzieje na świecie i jak ludzie się do tego przystosowywują.
myślę, że nie posiadają tej kompetencji, a edukacja alternatywna pozwala ją kształtować od najmłodszych lat. Sprawczość, czyli że potrafię zrobić coś samemu, coś wyprodukować, wytworzyć i widzę tego efekt, tak? Bo nawet jeżeli coś potrafię, ale nie widzę efektu, no to działa to demotywująco i dziecko po prostu szybko się zniechęca. No a decyzyjność, że jestem świadomy konsekwencji podjętych decyzji, tak? I widzę na przykład dwie ścieżki, bo zazwyczaj na każdy problem są przynajmniej dwa rozwiązania, no i mogę wybrać taką, która jest właściwa dla mnie i ponoszę za to odpowiedzialność. To są takie trzy najważniejsze filary, i w ogóle takie elementarne rzeczy, tak, które przekazuje edukacja alternatywna. W tradycyjnym modelu edukacji jest mało czasu i mało przestrzeni do odkrywania talentów i wyjątkowych umiejętności każdego ucznia. Edukacja alternatywna daje tutaj znacznie większe możliwości. W jaki sposób odkrywa i szlifuje te wspomniane talenty i predyspozycje uczniów właśnie edukacja alternatywna? Ja jestem daleka od tego, żeby określać edukację alternatywną, czy w ogóle uważać, że edukacja alternatywna to są tylko talenty i wyjątkowe umiejętności, bo każdy z nas jest wyjątkowy w czymś, każdy coś potrafi. Nie ma dziecka czy dorosłego, który nie potrafi nic. Tutaj fajnie jest zorganizować ten czas w szkole tak, żeby dziecko w tym takim największym etapie rozwoju, czyli pomiędzy 1. a 8. klasą, miało okazję popróbować wszystkiego. Sportów, muzyki, sztuk artystycznych, technicznych, ścisłych, humanistycznych, żeby ta nauka była bardzo dobrze, taka interdyscyplinarna, tak? Bardzo dobrze zorganizowana. Tradycyjny system edukacji niestety na to nie pozwala, no bo po pierwsze nie ma na to czasu, po drugie pieniędzy, a po trzecie chęci organizacyjnych. To musi być ktoś, kto ma jakiś pomysł na to, jak to zorganizować i żeby to w odpowiedni sposób przekazać i kontrolować też, tak? Natomiast jeżeli na przykład zakładamy, że dziecko w szkole spędza 9 godzin, no bo taki jest teraz średni czas, kiedy dziecko jest w placówce oświatowej, to przez te 9 godzin naprawdę możemy mu zaproponować wszelkie aktywności, żeby on odnalazł to, co mu się najbardziej podoba i żeby mógł jakby to kontynuować na dalszych etapach edukacyjnych, a gdzieś tam w perspektywie przyszłości związać się z tym zawodowo też, tak? Mhm. I tutaj niepotrzebne nam się wówczas stają zajęcia dodatkowe, no bo jeżeli to będzie przez 9 godzin w ciągu dnia, no to po 9 godzinach wieczorem ja mam wolne i rodzice i dziecko, a dziecko jakby odnajduje siebie w tych aktywnościach proponowanych przez szkołę. Mhm. Edukacja alternatywna, Nicole, tak czytam, uczy sprawczości, jak to rozumieć? Dziecka uczy sprawczości. Tak, tak jak powiedziałam na początku, sprawczość to jest sprawne działanie mnie, czyli ja potrafię coś zrobić, coś wyprodukować, jakąś w cudzysłowie usługę, to jest bardziej rozumiane zawodowo, ale dziecko przez to może rozumieć na przykład, że jest w stanie stworzyć jakiś projekt dostosowany do jego możliwości i widzi tego efekt, tak? Że czegoś się nauczyło, coś przekazało innym, jakiś mamy produkt namacalny albo jakieś wydarzenie zostało zorganizowane, to jest ta sprawczość. Dzieci, które siedzą powiedzmy przez 4-5 godzin w ławce, no to nie doświadczają tego, tak? Nie mogą nic zorganizować. Tu chodzi na przykład o wyjście do teatru. Mhm. Dzieci sobie wymyślają, że chcą poznać teatr. No i teraz nauczyciel może wszystko zorganizować, zebrać pieniądze i autokarem przewieźć z punktu A do punktu B. Spektakl się odbędzie, dziękuję. Albo dzieci mogą zorganizować całe takie wyjście od podstaw, przetransportować się, odbyć się może ten spektakl i jeszcze mogą być później zajęcia, które odnoszą się do jego tematyki. Tak to wygląda u nas. I dzieci jakby uczestniczą w całej tej procedurze, tak? Czyli widzą, że jeżeli czegoś chcą, to planując odpowiednie działania, mogą to osiągnąć. I to nie są rzeczy, które są poza ich możliwościami. Edukacja alternatywna uczy też rozwiązywać problemy, no tutaj nie mam pytań, i uczy także podejmowania świadomych decyzji i brania za nie, to jest ważne, odpowiedzialności. Czy szkoła publiczna, Nicole, oparta na ten tradycyjny model edukacji, tego nie robi? Uczenie odpowiedzialności. Nie, ponieważ nie ma na to czasu. Mhm. Po prostu. Czas. Tak? Nie ma na to czasu. Doba dla każdego jest taka sama i w edukacji alternatywnej, i w tej klasycznej ma 24 godziny, tylko znowu organizacja wewnątrz tej doby jest bardzo istotna. Jeżeli mamy jakiś problem i musimy go rozwiązać i wziąć odpowiedzialność za coś, za co się stało, no to w edukacji alternatywnej zazwyczaj jest na to przestrzeń, tak? Są na przykład poranne koła, na których się dzieci witają, mówią o swoich emocjach, rozwiązuje się jakieś problemy, konflikty bardziej przybierają formę mediacji, dialogu, aniżeli tylko proszę się przestać bić, przeprosić i rozejść najlepiej w przeciwnych kierunkach, tak? I może nauczyciel ma na to czas, jak go nie wyprzedzi dzwonek, więc znowu, kwestia organizacji edukacji jest tutaj kluczowa i no niestety w systemach publicznych, klasycznych w Polsce nie ma na to przestrzeni. Mm-hmm. Edukacji tradycyjnej, na której opiera się model nauczania w placówkach publicznych, bardzo często zarzuca się schematyczność, rozumianą, tak myślę, tak, tutaj w tym
w złym tego słowa znaczeniu. Czyli co? Edukacja alternatywna nie posługuje się żadnymi schematami. Przecież pewien schemat działania, nawet też schematyczność jest czasem potrzebna, chyba że ja się mylę, bo jestem już stary i tak myślę. Nie, ja także uważam, że schematyczność zdrowa jest potrzebna i przede wszystkim ona buduje poczucie bezpieczeństwa. Czy w ogóle stawianie granic poprzez schematyczność buduje poczucie bezpieczeństwa w dzieciach, ale także wśród dorosłych, no bo przecież nie zapominajmy, że szkoła to też miejsce pracy wielu nauczycieli i innych pracowników. Oni też muszą czuć się bezpiecznie. Więc pewien schemat działania być musi, no ale znowu, jak zorganizujemy tą schematyczność, to zależy od nas, tak? Możemy ją zorganizować w formie 45 minut razy 5 godzin, 5 minut między każdą i kończyć o 13. No i wówczas to nie buduje poczucia bezpieczeństwa, no bo nie ma nam na to przestrzeni. No albo możemy się zdecydować na rozszerzony model, gdzie nie ma jakby jednostki czasu tak dosłownie rozumianej lekcyjnie, ale jest za to przestrzeń na wszystko inne. Więc organizacja to jest w ogóle klucz do tego, żeby edukacja dobrze funkcjonowała. Czytam też w sieci, że edukacja alternatywna kładzie nacisk na wzbudzanie u ucznia zainteresowania drugim człowiekiem, na akceptację różnic między ludźmi i wyciąganie z tego też odpowiednich wniosków. I w końcu edukacja alternatywna wyposaża młodego człowieka, będę cytował, w lepsze kompetencje społeczne. Jak to rozumieć? Bo pewnie rodzice, którzy nas teraz słuchają, są bardzo ciekawi twojej interpretacji. Lepsze kompetencje społeczne. Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna. Jeszcze to są takie dwa fajne sformułowania, które ludzie teraz bardzo promują. Tak jak powiedziałam na początku, myślę, że najważniejszą kompetencją społeczną jest to, żeby się umieć dostosować do tego, co się dzieje na świecie. My żyjemy w świecie, który się cały czas zmienia i inaczej już raczej nie będzie. Nasze dzieci, czy dzieci, które obecnie się teraz kształcą w szkole podstawowej, dalej będą w takim świecie funkcjonowały i my nie będziemy mieć na to wpływu, nie występujemy tego. Więc ta kompetencja przystosowania się do tego, co się dzieje, bez jednoczesnego uszczerbku na zdrowiu psychicznym, tak, no bo to jest ważne, żeby nie mieć tej traumy, jak coś się zmienia, jest niesamowicie istotna i to wydarzenia ostatnich lat pokazały. Najpierw pandemia, później sytuacja na wschodzie. Ludzie są straumatyzowani, nie umieją się dostosować do zmian, do tego, że jest ich nagle więcej, że systemy są przeciążone, że pewnych rzeczy już nie będzie, ale będą nowe. Ludzie w ogóle nie lubią zmiany, a myślę, że najważniejszą kompetencją społeczną, jako taki ogół, jest to, żeby się nastawić na to, że zmiana jest fajna. To jest w ogóle wow, tak? Będzie coś nowego, coś innego. Może to nie będzie takie samo, ale dlaczego nastawiamy się, że to musi być gorsze? Do tego właśnie potrzeba tej elastyczności też, tak bym to nazwał, tak? W myśleniu, postrzeganiu świata i tak dalej. Natomiast odnosząc się do kwestii akceptacji, to ja jestem człowiekiem, który podobno cechuje się taką umiejętnością milczącej akceptacji. To znaczy, oczywiście mam swoje poglądy, jakieś wartości, którymi się kieruję i nie wszystko mi pasuje. Jestem przeciwnie, bardzo stanowcza, ale jeżeli mi się coś nie podoba, natomiast nie jest to dla mnie aż tak istotne, nie ingeruje to w moje życie, to po co? Nie muszę się wypowiadać na ten temat, prawda? A my żyjemy w kraju, w którym jak ci coś nie pasuje, to możesz to oficjalnie powiedzieć. Nieważne, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tobą, to cię na przykład nie dotyczy, ale i tak się wypowiem. Nie znam się, ale się wypowiem. Po co? Milcząca akceptacja, czyli że biorę człowieka takim, jakim on jest, tak? Przy czym nie wchodzi to w moją wolność albo nie krzywdzi do drugiego człowieka. To są bardzo cienkie granice, ale warto się w tym ćwiczyć, bo to też kształci kompetencje społeczne dorosłego człowieka, tak? Pokolenie osób dorosłych w tym momencie, powiedzmy 30-40-latków, nie posiada dużej gamy kompetencji społecznych, wbrew pozorom, tak? To są dzieci dorosłe, wychowane w takim klasycznym systemie edukacji, gdzie o emocjach się nie mówiło i oni to dopiero nadrabiają teraz na terapiach, na szczęście, ale to jeszcze długa droga przed nami. Także czasami warto zamilczeć po prostu. Nicole, co oznacza termin jakościowa edukacja w wolnościowej atmosferze? Ja widzę go na stronie internetowej placówki, którą reprezentujesz. Zapytam trochę prowokacyjnie. Czy to oznacza, że w nurcie edukacji alternatywnej uczeń może robić, co mu się żywnie podoba? Nie ma żadnych granic? Czy chodzi bardziej o zrzucenie, wiesz, takiego jakby gorsetu ograniczeń, jakim kierują się szkoły publiczne i też ten tradycyjny model nauczania? Co byś mogła więcej powiedzieć właśnie o tej wolnościowej atmosferze w procesie nauczania? Zacznijmy od końca. Ja jestem człowiekiem, dla którego wartością nadrzędną w życiu jest jakość. Uwielbiam rzeczy jakościowe, zarówno w produktach, w usługach, lubię jakościowych ludzi, jakościowe książki i nie wyobrażam sobie życia i tworzenia w ogóle czegokolwiek, no bo szkoła podstawowa, którą tworzę, jest niejako moim produktem, żeby to nie było jakościowe. Uwielbiam jakość i uważam, że jakość przejawia się w tym, jak pracujemy, jak się odnosimy, jaka jest atmosfera, z czym dzieci wychodzą, z czym wychodzą pracownicy, z czym wychodzą rodzice i to jest w ogóle pierwsza rzecz. Natomiast ta wolność, jaka przy tym panuje, dotyczy tego, że właśnie możemy wyrażać to, co sądzimy, mogą wyrażać na przykład swoje emocje dzieci, mogą powiedzieć, że im coś nie pasuje, to jest ta wolnościowa atmosfera, ale jednocześnie nie decydują o tym, że będą jakieś zmiany. Na przykład nie chce mi się dzisiaj tego robić, no to znaczy, że tego nie będziemy robić. No tak, to byśmy do niczego nie doszli. Źle się czuję, nie chcę czegoś robić,
w zamian zrobię coś innego, odpocznę, zaplanuję, że zrobię to kiedy indziej, tak? Czyli bierzemy pod uwagę to, jak się wszyscy czujemy i co chcemy robić i próbujemy jakoś dostosować to do naszych działań, no ale nie oznacza to, że jest totalna wolność i wszyscy robią, projekty, co chcą. Tak. Jasne. Tak samo jak dużo osób kojarzy edukację alternatywną, czy w ogóle te nowoczesne filozofie wychowania z tym, że nie ma autorytetu wśród nauczycieli, że do nauczycieli można mówić na ty. Skąd to w ogóle się wzięło? Absolutnie się na to nie zgadzam. Człowiek dorosły zawsze powinien być w jakiś sposób szanowany przez osoby młodsze, bo od nich się uczy. I chociażby z tego faktu należy mu się elementarny szacunek i stosowne odnoszenie się. Czyli tak? Nauczyciel nie jest kumplem, nauczycielka, ale jest takim koordynatorem. Jest mentorem. Mentorem, tak. Jest mentorem, tutorem, możemy to nazwać jak chcemy. Pełni też rolę czasami przyjaciela, przyjaciółki. Powiernika. Jeżeli potrzebuje. Oczywiście. Ja zatrudniam dość młodą kadrę, więc zazwyczaj to są osoby minimalnie młodsze od rodziców dzieciaków, które do nas chodzą, ale jednak starsze od dzieci, czyli taki idealny przyjaciel po prostu, tak, wskazujący drogę tego rozwoju, drogowskaz dokładnie, ale jednocześnie no, musi mieć pewien poziom dyscypliny utrzymany w tej klasie, chociażby z uwagi na bezpieczeństwo dzieciaków, tak, nie może być czegoś takiego, że wszyscy robią co chcą, bo nam się stworzy chaos. Niektórzy rodzice, Nicole, martwią się, zastanawiają się, czy jeśli ich pociecha będzie nauczana właśnie w nurcie, w duchu edukacji alternatywnej, to czy dziecko zostanie niejako, wiesz, wyposażone także w cały zasób wiedzy i umiejętności przekazywanych przez ten tradycyjny model szkoły. W jaki sposób mogłabyś takich rodziców właśnie uspokoić, że na przykład, nie wiem, alternatywna edukacja nie utrudni zdania matury, powiedzmy, albo jakiegoś kolokwium, egzaminu? Według wszystkich badań, według mojego doświadczenia, w edukacji alternatywnej robi się więcej, bo przede wszystkim czas jest inaczej zorganizowany, nie ma ograniczeń co do tego, że teraz mamy język polski, później matematykę, tylko wszystko w miarę sprawnie się ze sobą łączy i dzięki temu dzieci realizują zazwyczaj więcej materiału. Dodatkowo warto, jakby nie chcę demonizować też samych egzaminów zewnętrznych, ani ich formy, ani tego, że w ogóle są przeprowadzane, bo one też są ważnym wyznacznikiem tego, w jakiej formie jest społeczeństwo i w jakiej formie w ogóle jest polska edukacja, tak? Bo są niezależne, przynajmniej powinny być w założeniu. I w którymś momencie życia każdego dziecka przychodzi taki moment, gdzie ty musisz usiąść do książek. Chociażby z tego faktu, że jeżeli chcę być lekarzem, to ja się tego nie nauczę w lesie. No nie pewnie. Nauczę się tego chodząc po górach, tylko muszę usiąść i zobaczyć, jak wygląda ten człowiek w środku, w książce. I nie demonizujmy procedury wzięcia podręcznika i sprawdzenia czegoś, tak? Podręcznik może być fajny i on jest potrzebny. To nie jest tak, że tutaj wszystkiego da się nauczyć w takim nurcie swobodnym i tylko chodząc po podwórzu, bo to nie jest prawda. Także myślę, że jak najbardziej edukacja alternatywna pozwala na to, żeby się dobrze przygotować do egzaminów zewnętrznych, pozwala przygotować się do pełnienia takich, nazwijmy to w cudzysłowie, prestiżowych zawodów i tutaj ważna jest samodyscyplina i podejście samego ucznia, a nie tyle forma, w jakiej się to dokonuje. Koniec XIX i początek XX wieku obfitowały w pierwsze i też całkiem odważne eksperymenty pedagogiczne. Jak czytam w sieci, przedstawicieli nowych koncepcji łączyło przede wszystkim bardzo silne dążenie do tego, by szkoła przestała jedynie nauczać, ale skupiła się na wychowaniu ludzi samodzielnych, odpowiedzialnych za siebie oraz innych, umiejętnie zarządzających swoimi wrodzonymi predyspozycjami i zdolnościami, ludzi naturalnie zmotywowanych do działania, uczących się w grupie i z grupą. I tak oto narodziła się właśnie edukacja alternatywna, która ma wyposażać uczniów we wszystko to, czego nie daje albo dać im nie może z różnych przyczyn tradycyjny model edukacji proponowany przez szkoły publiczne. Dziś o tym w drogowskazach w studiu Nicole Cieplik, pedagog, właścicielka żłobka i przedszkola Niedźwiadkowo oraz Quality Center Education, szkoły podstawowej działającej w nurcie alternatywnym. Nicole jest też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i też twórczynią oraz prowadzącą programy wspierające międzynarodowe szkoły i przedszkola w budowaniu strategii dydaktycznych od podstaw. Nicole, w drugiej części naszego spotkania prosiłbym, żebyś między innymi sprecyzowała, czy edukacja alternatywna jest dla wszystkich uczniów, dlaczego szkoła publiczna jest tak słabo na nią też otwarta i czy sami nauczyciele muszą się jakoś specjalnie przygotować do prowadzenia uczniów właśnie w nurcie edukacji alternatywnej, okej? Okay? Bardzo się cieszę na te tematy, super, dziękuję bardzo. Michał Poklękowski, Drogowskazy, wracają już za chwilę, zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Co to jest edukacja alternatywna i skąd się bierze jej rosnąca popularność? O tym dziś w programie. Edukacja alternatywna w Polsce to już nie tylko niszowy temat, taka oryginalna ciekawostka. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować wyraźny trend wybierania innych form edukacji niż tradycyjna szkoła. Mojego dzisiejszego gościa pytam przede wszystkim o wady i zalety tego rozwiązania, edukacji alternatywnej. A w studiu cały czas Nicole Cieplik, pedagog, właścicielka żłobka i przedszkola
Niedźwiadkowo oraz Quality Center Education, szkoły podstawowej działającej w nurcie właśnie alternatywnym. Nicole jest też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecnie w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii dziecięcej. Nicole jest twórczynią i prowadzącą programy wspierające międzynarodowe szkoły i przedszkola w budowaniu strategii dydaktycznych od podstaw. Witaj po raz drugi. Witam serdecznie. Na różnych forach internetowych, Nicole, rodzice często pytają, czy edukacja alternatywna ma jakieś wady. Chodzi o to, czy jest w stanie pełnowymiarowo zastąpić na przykład edukację tradycyjną opartą na dobrze znanych nam schematach uskutecznianych w szkołach publicznych. Edukacja alternatywna nie jest dla wszystkich i nie powinna taka być, bo po prostu ludzie nie są na nią przygotowani, szczególnie w Polsce. Do jej głównych wad należy przede wszystkim fakt, że jest to po prostu droga impreza. Jak ja sobie tutaj do ciebie jechałam dzisiaj, to wyliczyłam, że jeżeli dziecko całą swoją ścieżkę edukacji, czyli liczymy od pierwszego roku życia do matury, przejdzie w nurcie alternatywnym, to rodziców to wyniesie od 1 000 000 złotych wzwyż. A to jest tylko basic na dzień dzisiejszy przy tej sytuacji gospodarczej, którą mamy, tak? Czyli to już nam tutaj pokazuje skalę problemu, tak? To jest pierwsza rzecz, jaką musimy się zapytać, czy nas na to stać. To jest pierwsza wada. Druga jest taka, że edukacja alternatywna wymaga zarówno od dziecka, jak i od rodzica dość dużej samodyscypliny i zaufania do czegoś nowego. Ludzie z natury ufają temu, co znają, co jest dobre, nawet jeżeli nie funkcjonuje to do końca tak, jak byśmy chcieli, no to znamy to. Wiemy, jaki będzie efekt, to jest przewidywalne. Edukacja alternatywna jest za młodą filozofią, żeby móc przewidzieć jej skutki, więc ludzie temu jeszcze nie ufają i muszą najpierw zaufać sobie, żeby zaufać czemuś albo komuś innemu, który reprezentuje dany nurt. Natomiast jeżeli już to zrobią, no to z zalet otrzymują oczywiście dużo większą wiedzę praktyczną do wykorzystania w życiu, nabywają totalnie inne umiejętności niż w szkołach publicznych, no i są w mojej opinii lepiej przygotowani do życia. Czy szkoła publiczna oparta o tradycyjny model nauczania jest przyjaznym miejscem dla ucznia? Czy uczy rozumienia rzeczywistości? Czy nauka ma wymiar praktyczny? No na te pytanie już trochę odpowiedziałaś w pierwszej części naszej rozmowy. Nicole, jesteś doświadczonym trenerem wspomagania placówek oświatowych. Pewnie możesz wiele powiedzieć na ten temat. Kiedy mówimy, że szkoła jest przyjazna dla ucznia, tak? Przyjazna dla ucznia. I czy edukacja alternatywna lepiej pozwala uczniowi przyswajać wiedzę praktyczną? Szkoła jest przyjazna dla ucznia wtedy, kiedy uczniowie mówią, że jest w niej dobrze. Lubią tak? do niej chodzić po prostu. Dokładnie. I to nie demonizujemy też szkół publicznych, bo w szkołach publicznych pracują ludzie i to mogą być placówki wspaniałe, tak. które naprawdę są dobrze zarządzane, dobrze zorganizowane na miarę możliwości i kształcą ludzi wykształconych praktycznie. Natomiast ile uczniów, tyle opinii, ile rodziców, tyle opinii, więc nie generalizowałabym tego. I nie chcemy wszystkich szkół publicznych wrzucać do jednego worka. Są wspaniałe szkoły publiczne, naprawdę godne polecenia, no ale nie są one dla wszystkich, bo nie umieścimy wszystkich w jednej placówce, nawet największej w Polsce. Zazwyczaj bierzemy to, co jest w pobliżu i poziom jest różny. Najważniejszy jest poziom zadowolenia ucznia i to uczeń powie, czy jemu jest dobrze, czy nie. To się też może zmieniać na przestrzeni lat, a nawet na przestrzeni dni. Trzeba być na to wyczulonym. Natomiast szkoła publiczna nie kształci umiejętności praktycznych, bo tak jak powiedziałam w części pierwszej, nie ma na to czasu po prostu. No i tutaj cała na biało wjeżdża na białym koniu edukacja alternatywna i ona uczy przyswajać wiedzę praktyczną właśnie, tak? Dokładnie. Nie omijając jednocześnie wiedzy teoretycznej, Jasne. Która też jest istotna w niektórych obszarach życia. Natomiast no, najważniejsze jest to, z jakimi umiejętnościami dziecko wyjdzie do świata zawodowego i prywatnego, żeby umiało się posługiwać po prostu tymi narzędziami. Więc jeżeli mam opcję posiadania jakiegoś narzędzia, a nie posiadania, no to zawsze wybieram opcję posiadania, tak? Bo lepiej coś umieć niż nie umieć. Więc to jest w ogóle największy plus edukacji alternatywnej, że daje narzędzie do tego, żeby żyć w cały czas zmieniającym się świecie. Rodzice uczniów bardzo często nie chcą, nie potrafią zaakceptować tego, że w wielu szkołach nauczyciele skupiają się wyłącznie na takim twardym, wiesz, od 1 do 10 realizowaniu podstawy programowej. Chcieliby oni, żeby zajęcia były ciekawe, dostosowane do potrzeb, do możliwości też ich pociech. Czy ty też uważasz, że nauczyciele, Nicole, w szkołach publicznych są niejako przyspawani do podstawy programowej i co mogłoby pomóc im się od niej nieco odspawać? To pewnie wymaga wysiłku, też czasu, kreatywności, indywidualnych predyspozycji i odwagi i pieniędzy. I pieniędzy. Od tego w ogóle zacznijmy. Ja niestety to będę tą niefajną osobą, która powie, że to jest po prostu drogie i nie każdego będzie na to stać i dobrze, że nie każdego jest na to stać. Jeżeli chcemy coś, żeby coś było jakościowe, trwałe, żeby coś było efektywne, to musimy za to zapłacić. Przekonanie, że coś jest dla wszystkich, to będzie uniwersalne, na super wysokim poziomie, no to dałoby nam społeczeństwo niezwykłe i gospodarkę na niezwykle wysokim poziomie rozwiniętą, co jest niemożliwe, tak? Więc przede wszystkim koszta tutaj są bardzo istotne. Ile zainwestujemy, tyle z tego wyciągniemy. Jeżeli chodzi o samych nauczycieli,
nauczycieli, to tak jak już powiedziałam, w państwowych placówkach także są pasjonaci tego zawodu, którzy są fantastycznymi ludźmi, którzy potrafią prowadzić dzieciaki, którzy mają zaufanie, autorytet, umiejętności, kompetencje i tak dalej, ale to się nie wzięło znikąd. To są zazwyczaj ludzie, którzy sami w siebie inwestują i to jest największy problem, tak? Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci były uczone przez osoby bardzo wysoko wykształcone, kompetentne, które cały czas się rozwijają, to się nie robi za darmo i dobrze. Ja mam teczkę dyplomów, których nie zrobiłam za darmo. Też musiałam jakby za nie zapłacić, poświęcić swój czas i nie chciałabym po prostu pracować za pochwałę jedynie, bo na tym to nie polega, tak? Więc to jest bardzo istotne, żeby doceniać takich nauczycieli, jeżeli ich spotykamy w państwowych szkołach, bo oni też mają limit swojej cierpliwości. To, z kim dziecko się spotyka na co dzień, jest tak naprawdę najistotniejsze. Kto spędza z nimi czas? Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce jest ważna nie tylko z punktu widzenia rozwoju młodego człowieka. Równie ważna jest też dla rynku pracy. Coraz więcej pracodawców wskazuje na fakt, że młodzi ludzie, nawet najlepiej wykształceni, nie mają kompetencji społecznych. Teraz trochę zatoczymy kółko. Czy edukacja alternatywna im je daje, Nicole? Jeśli tak, to w jaki sposób je rozwija, te właśnie kompetencje społeczne? Chciałbym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało w drogowskazach. No przede wszystkim uczy dzieciaki dostosowania się do tego, co się zmienia wokół nich, tak? Czyli jednego, w poniedziałek budzimy się i jest jakoś, ale we wtorek może być już zupełnie inaczej. I fakt, że człowiek potrafi przejść z punktu A do punktu B w zmianie, bez traumy, jest w ogóle najważniejszą kompetencją życiową, jak dla mnie. Żebyśmy nie byli straumatyzowani, bo tych zmian będziemy doświadczać coraz więcej, tak? W ciągu, one będą następować właściwie z dnia na dzień i gdybyśmy mieli każdą tą zmianę przeżywać, no to będziemy niezwykle straumatyzowanym społeczeństwem, czy w ogóle straumatyzowanym światem, tak? Jeżeli nauczymy się dostosowania, elastyczności, takiego optymistycznego patrzenia na świat, dobra, zmienia się, coś jest inaczej, ale umiem sobie z tym poradzić, to będzie nam się żyło zdecydowanie łatwiej. Szkolnictwo publiczne w Polsce od ponad 30 lat tkwi nie tylko w ustawowym i organizacyjnym chaosie, tak sobie wynotowałem, wertując różnego rodzaju też dedykowane fora, strony internetowe poświęcone edukacji. Eksperci podnoszą, że sama forma nauczania niewiele się zmienia. Jak myślisz, Nicole, dlaczego? Dlaczego szkoła publiczna jest tak odporna na te zmiany, które wydają się po prostu konieczne, bo choćby idą z duchem czasu? No przede wszystkim z faktu, że są to zmiany niezwykle drogie. Nawet jeżeli my myślimy, że coś jest, nie wiem, z perspektywy rodzica, powiedzmy, tak, czy z perspektywy ucznia, że coś by należało zmienić, to za każdą tą zmianą idą ogromne pokłady finansowe, których nie posiadamy, no bo są przekazywane na coś innego, dobrze albo źle, na to nie ma w każdym razie, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że należy rozróżnić to, co się w szkołach dzieje według podstawy programowej, a to, co jest w podręcznikach, ponieważ podstawa programowa to jest bardzo prosty, okrojony zbiór umiejętności i wiedzy, którą dziecko powinno posiąść. Dla przykładu, podstawa programowa dla klasy pierwszej z języka angielskiego wynosi 2 strony A4, a podręcznik liczy 3 części plus ćwiczenia i jest tam mnóstwo jeszcze dodatkowych innych rzeczy. Więc pytanie, czy na pewno musimy realizować wszystko to, co jest w podręczniku, czy nie wystarczy na przykład wziąć dobrej podstawy programowej i zrealizować zajęcia w oparciu o nią w jakiś fajny, ciekawy sposób dla dzieciaków. Czy edukacja alternatywna, Nicole, stawia jakieś wyzwania także rodzicom uczniów? Jeśli tak, to jakie? Bo pewnie rodzice są ciekawi właśnie, czy muszą się jakoś specjalnie przygotować, posyłając dzieci właśnie do szkoły, która uczy w tym nurcie właśnie edukacji alternatywnej. No przede wszystkim muszą być przygotowanie finansowo, tak? To nie jest darmowe, nie powinno być i raczej nigdy nie będzie. Jakościowa edukacja zawsze kosztuje, więc to kwestia finansów jest pierwszą rzeczą. Drugą, tak jak już wspomniałam, jest to, czy mamy zaufanie do tego nurtu, tak? Czy my jesteśmy przekonani, że no, nie będę widział w podręczniku, co dziecko robi, nie będę widział postępu tego, jak on sobie radzi, na przykład rozwiązując kolejne zadania, ale mam zaufanie, że to dziecko się nauczy innymi metodami. Czy ja w ogóle jestem na to gotowy? Bo dziecko ma naturalne zaufanie na dość wysokim poziomie, więc wchodzi w to zdecydowanie łatwiej niż osoba dorosła, ale rodzic musi się do tego przekonać. Do tego, że nauczyciel czy osoba, która będzie z dzieckiem pracowała, jest na tyle kompetentna, że mu tą wiedzę przekaże. A jak już ma to zaufanie, to jeszcze fajnie byłoby mieć taką zgodę wewnętrzną na to, żeby coś się nie udawało. Bo jako, że edukacja alternatywna jest młodym nurtem, to my się wszyscy jeszcze uczymy. Jeżeli chcemy coś, co jest już przepracowane, wiemy, jak funkcjonuje, no to są nurty klasyczne, szkoły publiczne. Natomiast jeżeli my chcemy próbować cały czas zwiększać jakość i tworzyć coś nowego, no to błędy są nieuniknione. I trzeba mieć wewnętrzną zgodę na to, że one się będą pojawiać, ale czegoś
nas nauczą. I to jest najfajniejsze. Udział uczniów w olimpiadach, miejsce szkoły w rankingach to nie jest jedyny wyznacznik tego, czy nasze dzieci będą dobrze przygotowane do działania w świecie po opuszczeniu szkoły, tak czytam Nicole w sieci. Jak wygląda rywalizacja między uczniami właśnie w tym nurcie edukacji alternatywnej? Czy ten nurt właśnie stawia na wysyłanie uczniów właśnie na te konkursy, na te olimpiady? I jak to jest też ważne, jak bardzo ważne, jak wygląda ocenianie postępów w nauce w edukacji alternatywnej? Rywalizacja to jest bardzo ciekawe zjawisko też psychologiczne. Powinno się ono wprowadzić, czy dopiero pokazać u dzieciaków w okolicach 7 roku życia. I powinno być wprowadzone w sposób kontrolowany, czyli od tak zwanej małej rywalizacji przez małymi kroczkami do coraz to większej rywalizacji, nawet na poziomie międzynarodowym. I konkursy, olimpiady w mojej opinii są do tego bardzo fajnym narzędziem. W naszej szkole jakby one się odbywają, dzieciaki w nich uczestniczą i są to zazwyczaj egzaminy na poziomie międzynarodowym, o międzynarodowych standardach, gdzie dzieciaki mogą po prostu przetestować swoją wiedzę. Bardzo ważny jest tutaj nie sam fakt, że ten egzamin, olimpiada, test się odbędzie, tylko to, jak my do tego podchodzimy. Bo jeżeli masz być czempionem, bo mama, tata chcą mieć w domu czempiona, który będzie zdobywał wszystkie wyróżnienia, no to to się robi toksyczne. Ale jeżeli to jest na zasadzie, zobacz, możesz się przetestować z kolegami, możesz zobaczyć, czego jeszcze nie umiesz, albo co ci wychodzi super, na jakim jesteś poziomie ogólnym, no bo normy były tworzone przez lata po coś, tak? Żebym ja wiedział, że na przykład poziom języka mam na poziomie C2, a nie A1, no bo to jest zasadnicza różnica. Więc samo przystępowanie dzieciaków do konkursów olimpiad zewnętrznych uważam za super procedurę. Natomiast podejście rodziców, głównie rodziców i nauczycieli tutaj jest kluczowe, żeby ono było prawidłowe. Ocenianie w placówkach alternatywnych odbywa się na bardzo różne sposoby. Są takie, które nie oceniają w ogóle, co ja uważam za dość duży problem, bo dziecko nie ma informacji zwrotnej. No tak. Prawidłowa informacja zwrotna odbywa się w pracy, odbywa się w biznesie. Nawet jeżeli masz super kreatywny zawód freelancera, to jeżeli klient oceni cię na jedną gwiazdkę w Google, to nie będziesz miał tych klientów i nie wystawisz tych faktur, tak? Więc zdrowy feedback, szeroki feedback jest bardzo istotny. Generalnie ja jestem bardzo za ocenianiem kształtującym, czyli takim, w którym dziecko bierze udział, w którym wskazuje się mu trochę, jak na rozmowie z pracownikiem, jego mocne strony, jego słabe strony, to co jest super, to co może jeszcze poprawić i wtedy dziecko widzi, czy mu coś wyszło, czy nie. Raczej unikałabym metody porównawczej, takiej sensu stricte, że siada Zosia, Jasio i Kasia i Kasia jest najlepsza, Jasio średni, a ostatnia dziewczynka w ogóle nie potrafi. To nie buduje poczucia własnej wartości, ale raczej pokazywanie, że zobacz, ktoś w klasie zrobił to tak, czy widzisz różnicę pomiędzy jego pracą a swoją pracą, tak? Niestety w świecie są jakieś, znaczy się niestety, dobrze, że są jakieś normy, bo mamy do czego dążyć i dobrze, że te normy są ogólne na różnych poziomach. Jeżeli ja bym się miała do czegoś odnosić, to wzięłabym pod uwagę od razu normy międzynarodowe, bo one są po prostu najszersze i najwięcej dzieciaków w nie wejdzie. W Polsce jest obecnie około 14 tysięcy dzieci uczących się w domu. Mam nadzieję, że to są aktualne dane. W USA to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc. W USA, w Stanach Zjednoczonych, to aż 2,5 miliona. Niemniej edukacja domowa staje się też w Polsce właśnie zdecydowanie coraz bardziej popularna i ona też posługuje się trochę siłą rzeczy alternatywnymi metodami nauczania. Nicole, jakie widzisz wady i zalety tego właśnie rozwiązania? Uczeń uczy się tylko w domu i też nie należy tutaj tego mylić z nauką zdalną, którą testowaliśmy trochę siłą rzeczy przez pandemię. Ja myślę, że 14 milionów to jest troszeczkę zaniżona liczba. 14 tysięcy, okej. Okay. To myślę, że to tym bardziej jest zaniżona liczba. W okresie pandemii według badań bardzo dużo rodziców zdecydowało się na przejście na naukę zdalną. Całkowite przejście i kształcenie dzieci w domu z różnych przyczyn, nie tylko systemowych, ale też zmian politycznych, które się dzieją w oświacie w tym momencie, ale też podejście nauczycieli takiej niewiadomej tego, jak długo ta nauka zdalna w czasie pandemii by trwała, z różnym skutkiem. Ja osobiście nie zdecydowałabym się na naukę domową, edukację domową, bo tak, z bardzo prostych przyczyn jestem dość wygodna. I poza tym lubię, jak się z domu wychodzi, uważam, że dziecko powinno też wyjść i zobaczyć, że coś się dzieje na świecie. No, ale to jest bardzo indywidualne. Natomiast nie należy faktycznie mylić nauki zdalnej z nauką, z edukacją domową, bo to są dwie różne rzeczy, tak? Edukacja zdalna, taka faktycznie przy komputerze online, wymaga niezwykłej samodyscypliny, świetnej organizacji, samozaparcia. Ja nie przekazałabym dziecku takiej odpowiedzialności. Wbrew niektórym nurtom, bo są takie nurty, które uważają, że dziecko jest w pełni kompetentne do poniesienia tej odpowiedzialności, ja uważam, że tak nie jest. Układ nerwowy jego po prostu nie jest na to przygotowany. Powinna być jakaś kontrola zewnętrzna, dorosłego, bo po to ten dorosły jest. I niektórzy ludzie, pisząc doktorat, sobie nie radzą z samodyscypliną i organizacją pracy przez 4 lata, co dopiero dziecko w wieku lat 8 czy 12. Natomiast edukacja domowa jest dobra dla tych, którzy są co do niej przekonani. Ja
nie zdecydowałabym się na taką formę, ale do każdego należy jego zdanie. Edukacja alternatywna w Europie, w tym także w Polsce, jest obecna już od ponad 100 lat. W jej definicji czytamy, że powstała w wyniku sprzeciwu wobec schematycznej, zestandaryzowanej formy nauki, która nie idzie w parze z obserwowaniem potrzeb i umiejętności młodego człowieka. Wielu badaczy też wskazuje, że prekursorem edukacji alternatywnej w Polsce był Janusz Korczak. Jego pedagogika zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, czego przykładem może być słynne zdanie: nie ma dzieci, są ludzie. I dziś właśnie edukacja alternatywna, niejako rozgościła się w naszym programie. Na rozmowę na ten temat zaprosiłem Nicole Cieplik, która jest pedagogiem, właścicielką żłobka i przedszkola Niedźwiadkowo, a także Quality Center Education, szkoły podstawowej działającej właśnie w nurcie alternatywnym. Nicole jest też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i twórczynią oraz prowadzącą programy wspierające międzynarodowe szkoły i przedszkola w budowaniu strategii dydaktycznych od podstaw. Nicole, w trzeciej i ostatniej części naszej rozmowy będę pytał Ciebie m.in. o warunki, jakie musiałyby zostać spełnione, by edukacja alternatywna kiedyś może jakimś cudem zdominowała też szkoły publiczne w Polsce. Jakie są na to szanse, dobra? Bardzo się cieszę. Doskonale. Michał Poklękowski, Drogowskazy wracają już niebawem. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Co to właściwie znaczy, że szkoła jest, mogłaby być alternatywna? Co ją powinno charakteryzować? Według ekspertów od edukacji alternatywnej właśnie, szkoła inna niż tradycyjna powinna być nieustannie otwarta na zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. Z racji na to, że te zmiany następują szybko, nauczyciele w placówkach często za nimi po prostu nie nadążają, a zarówno rodzice, jak i też dzieci oczekują od współczesnej szkoły takiej właśnie, niejako elastyczności. Jednocześnie ważne staje się też to, żeby zacząć dostrzegać potencjał tkwiący w dziecku i je wspierać poprzez zachęcanie do samodzielnej pracy i do aktywności twórczej. To wszystko przewiduje i też realizuje edukacja alternatywna. I dziś o tym w Drogowskazach. W studiu cały czas Nicole Cieplik, pedagog, właścicielka żłobka i przedszkola Niedźwiadkowo oraz Quality Center Education, szkoły podstawowej działającej w nurcie alternatywnym. Nicole jest też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Witaj po raz trzeci. Witam po raz trzeci. Nicole, zarzuty wobec edukacji tradycyjnej są liczne, czasem nawet dość zaskakujące. Okazuje się, że rodzicom często przeszkadzają liczne klasy, bo mają oni poczucie, że ich dzieci nie dostają odpowiedniego wsparcia. Brakuje również swobody w działaniach. Często program nie odpowiada zainteresowaniom dzieci. Wiele zarzutów pojawia się też w kontekście samego środowiska szkolnego. Chodzi tutaj zwłaszcza o silną rywalizację, też niestety o przemoc rówieśniczą. No właśnie, co w kwestii zapobiegania przemocy co oferuje edukacja alternatywna i jak wygląda w niej rywalizacja między uczniami, czy w ogóle jest akceptowana. Trochę już o tej rywalizacji powiedziałeś, więc może tutaj odnieśmy się do tej przemocy właśnie, rozwiązywania problemów z nią w tle właśnie w edukacji alternatywnej. Zacznijmy od początku, bo tutaj wspomniałeś o bardzo licznych klasach. Faktycznie w szkołach publicznych liczą one w tym momencie 28 do 36 nawet. Natomiast wynika z faktu takiego, że to jest dla ogółu, tak? Mamy po prostu takie roczniki, to i tak nie jest już źle, bo pamiętamy czasy, kiedy było po 8 klas w roczniku, a teraz są 2-3 i to już jest naprawdę połowa, więc jest łatwiej. No ale one być mniejsze nie mogą, bo nie ma na to funduszy, bo nie ma na to personelu, nikt nie jest na to po prostu przygotowany. W edukacji alternatywnej fakt, że te klasy są mniejsze, czasami liczą kilka, maksymalnie kilkanaście osób, no to już powoduje, że nam odchodzi część problemów, tak? No bo im mniejsza grupa, tym łatwiej nad nią zapanować, więcej rzeczy można przepracować, na więcej rzeczy zwrócić uwagę, więc część ta taka przemocowa nam w ogóle odchodzi. Jeżeli już się natomiast coś pojawia, no to w edukacji alternatywnej też mamy pewne schematy rozwiązywania tych konfliktów, tak? Wywodzące się z różnych nurtów nowej pedagogiki, na przykład kręgi, w których dzieci mówią, jak się czują, rozwiązuje się konflikty w sposób taki bardziej zbliżony do mediacji. Sztuka mediacji. Dokładnie. Uczy się dzieci tego, jak się należy rozmawiać, że najpierw wypowiada się strona A, później strona B, znajdujemy jakieś rozwiązanie, ewentualnie się przepraszamy, patrzymy, co możemy zdziałać, jak temu zapobiec i kończy się ta rozmowa. Jest na to przestrzeń, bo codziennie na przykład dzieci siadają w tym kręgu. Jest czas na to, żeby nauczyciele się przyglądną problemom w domu każdego dziecka. Przeproś, tak? Jasia, idź sobie, tak? W przeciwnym kierunku, jest bardzo ważne. Tak, nie idźcie tam razem. Więc trudno wymagać przy grupie 36-osobowej, żeby nauczyciel był w stanie zająć się każdym. To czasowo po prostu nie jest realne. Natomiast jeżeli w grupie mamy dziesiątkę dzieci, to ten nauczyciel ma na to przestrzeń. Więc jest zdecydowanie łatwiej. I część tych problemów, które pojawiają się w placówkach publicznych, wynika właśnie z tego, że na dzieci się nie zwraca tej uwagi, tak? Jeżeli na dzieci zwracamy uwagę, no to zapobiegamy w ogóle pojawieniu się częściowo niektórych konfliktów. Wyczytałem, Nicole, że
Promotorzy edukacji alternatywnej lansują łączenie dzieci w klasach ze względu na, ciekawe, na zainteresowania czy na uzdolnienia, bez przestrzegania, wiesz, tego kryterium wiekowego. Czy to jest bezpieczne i co daje takie rozwiązanie? To nie jest nic nowego tak naprawdę. To się pojawia. Pytanie, na którym etapie? Od początku uważam, że to nie jest najlepsze, ponieważ dziecko na początku jest bardzo chłonne, tak? W tym okresie szkoły podstawowej, czyli od 1 do 8 klasy, powinno uczyć się interdyscyplinarnie, poznać wszystko, żeby na etapie liceum określić się, co ja chcę robić w życiu. To ma temu służyć. Więc nie demonizowałabym faktu, że dzieci muszą zdecydować, co ich interesuje, no bo z czymś muszą związać swoją karierę zawodową i raczej lepiej, żeby to było bardziej potrzebne i praktyczne i pozwalało na samoutrzymanie się, aniżeli nie. Natomiast na początku dziecko powinno popróbować wszystkiego. I to jest ważne, żeby w szkole podstawowej miało taką możliwość, żeby to było prawidłowo zorganizowane i nie przeciążało młodego człowieka. Natomiast w liceum uważam, że profilowanie względem zainteresowania jest jak najbardziej. Zresztą to się odbywa cały czas. To nie są rzeczy, które my wymyślamy. Nikt nie jest aż tak mądry, żeby to dopiero stworzyć. To jest. I myślę, że to jest potrzebne, bo dzieci bardzo szybko muszą podjąć decyzję, czym się będą zajmować w życiu. Także powinni to zrobić z głową. No, a łączenie dzieci bez względu na wiek, w sensie, że nieprzestrzeganie tego właśnie kryterium wiekowego? Jeżeli mówimy o takim totalnym nieprzestrzeganiu, to nie. To jest, czyli 9-latek jest w jednej klasie, powiedzmy, z 12-latkiem, albo nawet jeszcze starszym. Z 18-latkiem to nie, ale taka zdrowa różnica to jest, myślę, 3 lata. Czyli na przykład dzieci od 1 do 3 klasy są razem, od 4 do 6, od 6 do 8. To uważam za zdrowe. Ten materiał jest zbliżony. Nawet uważam, że dzieci w 7 i w 8 klasie powinny być łączone z uwagi na fakt, że w 7 klasie już zaczynamy przygotowania do egzaminu. Jak dwa razy przejdą w cudzysłowie przez 8 klasę, lepiej się przygotują, utrwalą niektóre rzeczy, więc to jest zdrowsze. A poza tym uczy też takiego zdrowego podejścia do drugiego człowieka, nie tylko w swoim roczniku. Ja znam tylko klasę A, a klasa B jest już zła, a w ogóle wyżej i niżej to nie. Tylko wszyscy jesteśmy razem. Przecież w pracy mamy ludzi w różnym wieku, tak? I tutaj jakby ta nauka dostosowania się też po raz kolejny do otaczającego nas świata jest bardzo istotna. Tradycyjna szkoła nadal stawia na to, że to nauczyciel jest aktywnym uczestnikiem procesu edukacyjnego, a uczeń pozostaje niejako trochę bierny. Czy edukacja alternatywna, Nicole, stara się jakoś odwrócić tę rolę, albo przynajmniej je zrównoważyć? I co by to dało, ta właśnie większa taka inicjatywa uczniów też podczas tego procesu edukacyjnego? Ja uważam, że nauczyciel jest niezbędnym elementem w procesie edukacyjnym i nie odważyłabym się przekazać dziecku, powiedzmy 10-letniemu, pełnej odpowiedzialności za jego proces edukacyjny. Uważam, że jego układ nerwowy nie jest na to gotowy, że on nie ma takich kompetencji. Ja wiem, że są nurty, które zakładają, że dziecko jest w pełni kompetentne do tego, żeby samodzielnie decydować, czego się będzie uczyć, no ale to wtedy, czy na pewno nam jest potrzebne wychowanie i po co są rodzice i po co są nauczyciele, po co w ogóle są dorośli, skoro dziecko wszystko potrafi. Trochę nie przemawia to do mnie, więc uważam, że nauczyciel powinien mieć autorytet w grupie, powinien pełnić rolę takiego przyjaciela, mentora, prowadzącego, ale jednocześnie angażować do samodzielności, tak? Czyli ta interakcja z uczniem powinna być inna niż kończyć się jedynie na poziomie wykładu, tak jak jest to w klasycznych szkołach państwowych, tylko bardziej skupić się na zadaniach, na tym, żeby ukierunkowywać na osiągnięcie celów, na to, żeby przypominać, bo dzieci bardzo szybko gubią plan, który sobie nawet same zorganizowały i same jakby sobie sporządziły, co mają robić krok po kroku, nie są w stanie tego dopilnować i mają do tego pełne prawo, bo nie są jeszcze w pełni rozwinięte na tle emocjonalnym i takim psychofizycznym, tak? Więc nauczyciel jest po prostu potrzebny i pełni bardzo istotną rolę. Zwolennicy edukacji alternatywnej w toku nauczania starają się, to też wyczytałem, ciekawe, nie mnożyć niepotrzebnych przedmiotów, żeby nie przytłaczać i nie zniechęcać uczniów do nauki. Czy to oznacza, Nicole, że tradycyjna szkoła uczy dziś niepotrzebnych przedmiotów, z których uczniowie mają bardzo niewielkie korzyści albo żadne? I jakie zatem przedmioty królują w planie lekcji edukacji alternatywnej? Pewnie rodzice byliby ciekawi odpowiedzi twojej. Szkoła publiczna uczy rzeczy bardzo dziwnych. Jak dla mnie słowo dziwne jest tutaj właściwe. Uczy wielu rzeczy może nie tyle nieprzydatnych, co nieskorelowanych z życiem, tak bym to nazwała, tak? Bo nawet tutaj takie słynne to jest nauka biologii, na przykład budowa pantofelka bardzo często jest wymieniana od takich rzeczy nie do końca potrzebnych. No, czy ona jest na pewno niepotrzebna? Myślę, że jak ktoś się będzie zajmował biologią, medycyną czy naukami takimi przyrodniczymi, to gdzieś mu się to przyda na jakimś tam następnym etapie naukowym. Nie demonizowałabym też tego. Natomiast uważam, że lepiej
lepsze jest pokazywanie dzieciom interakcji między przedmiotami. W ogóle po co rozdzielać przedmioty na osobne, jeżeli jedno z drugim się wiąże? Chemia bez matematyki nie istnieje, fizyka tak samo. Tak. Biologia bez chemii także nie, więc nazwijmy to po prostu przedmiotami przyrodniczymi, czy matematyczno-przyrodniczymi i pokazujmy korelacje, tak? I tą rozdzielność. Zobaczcie, tu jest chemia, ale to jest fizyka. I chociażby dla samego takiego faktu, że ja mam, dla poszerzenia horyzontów po prostu, żeby dzieci to wiedziały. Natomiast no, w szkołach publicznych odbywa się to tak, że teraz mamy fizykę, uczymy się tylko tego i nauczyciele często nawet mówią, nie no to już jest działka chemii, to się nauczycie za 2 godziny na przykład, albo kiedyś tam, tak? I ja już tego z wami nie przerobię, nawet jeżeli dzieci to interesuje. A jeżeli dzieci widzą korelację w świecie, jaka zachodzi między danymi elementami, którymi się uczą, łatwiej jest im to pojąć i łatwiej zdecydowanie tworzą ciągi przyczynowo-skutkowe i uczą się rozwiązywać problemów albo im zapobiegać na przykład. Mhm. Zdecydowanie lepiej to wpływa też na rozwój ich mózgu, jeżeli mają zadanie połączenia ze sobą kilku informacji, tak? To, czemu ja jestem wierna, to podziałowi na bloki zajęciowe, humanistyczne, matematyczne, sportowo-artystyczne czy kreatywne i niewyodrębnianie tak ściśle po 45 minut na dany przedmiot. Mhm. Szkoła tradycyjna, w domyśle publiczna, nadal ma skłonność do tego, aby wtłaczać uczniom, pompować w nich taką wiedzę z pomocą głównie książek, pogadanek czy też wykładu, często monologu nauczyciela. Jakie zatem alternatywne sposoby przekazywania uczniom wiedzy, Nicole, proponuje edukacja alternatywna? Ja nie chciałabym demonizować książek, bo sama jestem ich ogromną fanką i uczę się z nich cały czas bardzo, mam ogromną liczbę książek. Nie, ja też tego ja w tę stronę wcale nie zmierzałem, nie demonizujemy. Nie. Tylko jakby podkreślam sam fakt ich istnienia i tak, jakby to jest ta podstawa. Trzymania się tak. Kurczowego. Tak. To znowu właściwie o tym rozmawiam od samego początku, tak, żeby nauczyciel mógł przygotować zajęcia, które są ciekawe, to musi wziąć nie podręcznik, a podstawę programową, musi mieć do tego wiedzę, którą nabędzie na studiach, które są przez kogoś opłacane, musi być opłacany za tą dodatkową pracę, którą wykona i wszystko nam się zamyka razem w worku pod tytułem koszta. Więc to jest główny problem w placówkach publicznych, chociaż w placówkach prywatnych też możemy się spotkać z tym problemem, tak? Ludzie płacą często za szkoły prywatne, a tam nie ma jakichś wielkich różnic. Nawet klasy są też podobno teraz przepełnione, po 20 parę osób. Różnica jest taka, że po prostu płaci się czesne. Natomiast forma edukacji się nie zmienia, więc to też nie jest tylko tak, że szkoły publiczne są całkowicie złe, bo szkoły prywatne też bywają fatalne. Natomiast nurt alternatywny pozwala na po raz kolejny przekazanie dziecku narzędzi do tego, żeby ono umiało się samodzielnie uczyć. Czy to będzie tradycyjna nauka z użyciem podręcznika, czy to będzie nauka z użyciem internetu, czy to będzie nauka z użyciem pomocy dydaktycznych, czy natury, czy potrafi dziecko zrobić jakieś doświadczenie. To wszystko jest tym, czym się zajmuje edukacja alternatywna i w co dzieci zostają wyposażone, kończąc naukę w tym nurcie. No właśnie, czytam, że w edukacji alternatywnej ogromnie ważną rolę odgrywa zapewnienie uczniom jak najczęstszych kontaktów z przyrodą, z kulturą, ze sztuką, z ciekawymi ludźmi, co ma sprawić taka właśnie forma edukowania młodych ludzi. Właśnie co ma sprawić? Czyli dziecko po prostu ma kontakt ze światem, tak? Aha. Nie tylko jakby z teorią, tak, ale może tak. Pomacać, powąchać, tak, posmakować. Dla mnie to jest takie bardzo zbliżone do tego, czego doświadczamy w fajnej pracy, w fajnym miejscu pracy, tak? Zazwyczaj z ludźmi spotykamy się w różnych środowiskach, rozmawiamy o różnych rzeczach, wychodzimy gdzieś wspólnie. I edukacja alternatywna to jest bardzo zbliżone zjawisko do fajnego miejsca pracy, w którym po prostu się rozwijamy, w którym możemy wykorzystać to, co już umiemy, ale jednocześnie nauczyć się czegoś nowego, gdzie poznajemy fajnych ludzi, gdzie nawiązujemy relacje na różnym poziomie, gdzie możemy się po prostu spełniać. Zwolennicy edukacji alternatywnej przekonują, że konieczne staje się oddanie większe inicjatywy rodzicom i uczniom w zakresie tworzenia ideologii oraz zasad obowiązujących w szkole. Czy to nie jest jednak zbyt ryzykowne? Ja bym się trochę bał chaosu mimo wszystko, ale no dobra, jak miałaby wyglądać ta właśnie większa inicjatywa rodziców i uczniów? Ja myślę, że oddanie całkowite to w ogóle nie wyobrażam sobie tego. Nie wchodzi w grę. Większe zaangażowanie rodziców rozumiem przez to, że się ich pyta o zdanie. To jest bardzo ważne, żeby ten kontakt był i na pewno w szkołach alternatywnych jest on lepiej rozwinięty niż w szkołach publicznych, bo ludzi jest mniej, bo wartości też są zbliżone. Szkoła publiczna to jest miks wszystkiego, co jest możliwe w świecie. Natomiast szkoła alternatywna już nam robi pewnego rodzaju selekcję na wstępie i zaprasza rodziców gotowych po prostu na tą formę. Jeżeli ktoś bardzo odstaje, to szybko z takich nurtów ucieka, bo po prostu nie czuje się pewnie i bezpiecznie. A to nie jest trochę tak, że do szkoły właśnie, która serwuje uczniom właśnie tą metodę alternatywnej edukacji, za którą się płaci, że przychodzą rodzice i oni mają większe oczekiwania na przykład od tej placówki edukacyjnej? To bardzo szybko dana placówka weryfikuje. Aha. Jeżeli ludzie się źle czują w środowisku, to szybko z niego uciekają. Tak jest w każdym środowisku, w każdej szkole prywatnej, niezależnie od tego, w jakim nurcie działa, w publicznej też.
nie odnajduje się, część odchodzi. I w alternatywnej tak samo. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, oczywiście. Tak? Ja płacę, powiedzmy tam. I wymagam. Dużo, i wymagam, tak. Zależy, jak się na to pozwoli. To i tamto jesz. A, właśnie. Zależy, jak się na to pozwoli. Ja mogę się odnieść tylko do siebie i do swojej placówki. Nie zapraszamy takich rodziców do współpracy. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś z tego powodu odszedł, a jeżeli ktoś miał nie do końca sprecyzowane oczekiwania, to zanim nawiązuje z nim współpracę, to każe się określić. Mm-hmm. I niestety musi się zastanowić, czego on tak właściwie od szkoły oczekuje, bo jeżeli tego, że zrobimy z dziecka czempiona, wychowamy, przekażemy wszystkie wartości, będziemy tutaj pełnić rolę domu, no to nie. Mm-hmm. Ale jeżeli oczekuje realnego wsparcia w procesie wychowania, fajnych wyników, zatroszczenia się o kwestie emocjonalne, wsparcia wielopoziomowego specjalistów, bo to są nie tylko nauczyciele, to jest rzesza ludzi wykształconych w różnych kierunkach, to tak. To wtedy możemy pomyśleć o dalszej współpracy. To bardzo szybko wychodzi, bo ludzie nie są w stanie udawać na dłuższą metę. A ja zawsze powtarzam, że edukacja to jest biznes na lata. Mm-hmm. I my się ze sobą wiążemy na długie, długie lata, a nie na rok, na dwa. Więc należy to dobrze przemyśleć. Musimy, Nicole, z żalem, ale zmierzać do brzegu. I moje ostatnie pytanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz, czy polska szkoła publiczna jest twoim zdaniem gotowa na wdrażanie przynajmniej elementów, tak, z edukacji alternatywnej? A może coś lub ktoś blokuje te zmiany? Proszę, żebyś na koniec nie bała się mówić, aczkolwiek też mam świadomość tego i bardzo z racji sympatii do ciebie nie chcę cię też wsadzać na jakąś polityczną minę w tym momencie, na sam koniec. Czy polska szkoła publiczna jest gotowa na przyjęcie elementów szkoły alternatywnej albo nawet całej związanej z nią, nie chcę tego nazwać może ideologii, systemu? Filozofii. Filozofii właśnie, lepsze słowo. Myślę, że elementy są już wdrażane przez tych fantastycznych nauczycieli, którzy w systemie pracują i którzy pomimo tego, co się dzieje, co się o nich mówi, co się z nimi robi tak naprawdę odgórnie, nadal pracują i kształcą te dzieciaki i chwała im za to i należy im dziękować. Natomiast uważam, że polski system, czy w ogóle system na świecie nie powinien być w całości alternatywny, no bo wtedy nie byłby alternatywny, tylko byłby tradycyjny, więc nie jest dla każdego i nie powinien zastąpić edukacji klasycznej. Edukacja klasyczna ma być dla ogółu, tak, bo chcemy mieć jakoś tam wykształcone społeczeństwo. Natomiast edukacja alternatywna jest dla tych, którzy chcą czegoś więcej, większej jakości, innych umiejętności, lepszych narzędzi, po prostu mają inne podejście do nauki i do wychowania swoich dzieci. Czy coś utrudnia? Na pewno działania polityczne nie są sprzyjające. Nie dba się o kadrę nauczycielską i specjalistów, bo to nie są tylko nauczyciele, którzy pracują pod tablicą. To są też psycholodzy, logopedzi, terapeuci bardzo różnych specjalności, więc to jest rzesza ludzi zatrudnionych, o których się po prostu nie dba. A jeżeli system polityczny może cokolwiek zrobić i w cokolwiek inwestować, to jest to tylko edukacja dzieci, bo to będzie miało wymierne efekty w poziomie gospodarczym naszego kraju za powiedzmy 20 lat, tak, czy nawet za 15. To, co władujemy w tym momencie w edukację, w głowy naszych dzieciaków, będziemy z tego wyciągać. To były drogowskazy o edukacji alternatywnej. Wierzę, że wiedza przekazana w programie dzisiejszym przez ekspertkę, którą zaprosiłem do rozmowy, okaże się dla kogoś co najmniej przydatna. Moim i waszym gościem była Nicole Cieplik, która jest pedagogiem, właścicielką żłobka i przedszkola Niedźwiadkowo, a także Quality Center Education, szkoły podstawowej działającej w nurcie alternatywnym. Nicole jest też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest też twórczynią oraz prowadzącą programy wspierające międzynarodowe szkoły i przedszkola w budowaniu strategii dydaktycznych od podstaw. Bardzo tobie, Nicole, dziękuję za spotkanie i za przekazaną ekspercką wiedzę. Bardzo dziękuję za zaproszenie po raz drugi i mam nadzieję, że niebawem się zobaczymy po raz kolejny. A wiedzę przekazaną dziś przez Nicole możecie utrwalić sobie słuchając podcastu na Spotify, na skrok.pl czy na naszym też oficjalnym radiowym YouTubie. Sylwetki naszych gości niezmiennie pokazujemy na Facebooku Drogowskazu. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, do usłyszenia. Drogowskazy.